Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na T67. Bitwa nadesłana przez Guarda 85. A wy pewnie zastanawiacie się, dlaczego pokazuję piątki. Pokazuję piątki z tego powodu, że doszedłem do wniosku, że pokazywanie nadsłanych przez was bitew na tierach od 6 do 10 jest trochę niesprawiedliwe. Dlaczego? Bo szóstki, często pokazuje szóstki, które spotykają czwórki. No i z tego względu te czwórki i piątki, które również występują wówczas w tych bitwach, są pokrzywdzone. Są pokrzywdzone i dlatego postanowiłem, że od teraz możecie również nadsyłać powtórki czwartych tierów, ale tylko w losowaniach plus 2. Tak, żeby było to na szóstki, lub też w losowaniach, w piątkach, przy losowaniach plus 1 i plus 2. To są takie wyjątki od reguły. Szóstki już normalnie, także to jest taka zmiana i myślę, że to jest pozytywna zmiana. Także będzie większy wybór powtórek, ale przejdźmy do bitwy. Bitwa zapowiada się fascynująco. Mamy standardowy krzaczek, mamy wykończonego KW1, który nie wiem na co liczył. Liczył na to, że przeżyje, jadąc w ten sposób, z krajem wody. No, ale ten KW1 nie ogarnia. Mamy wyświeconego również T20. T20 też nie ogarnia, chociaż ogarnia na tyle, żeby się schować za budynkiem. Także na razie mamy kampę, kampę i jeszcze raz kampę. W sumie nie wiem, po co pokazuję tą bitwę. Skoro można było się spodziewać, że to będzie jedna wielka kampa. No ale. No dobra. Niech już będzie. Ponudźmy się w takim razie razem. O, zobaczcie. KW-1S. No, to jest KW-1S splutonizowany z tym KW-1, który jechał wcześniej. I robi dokładnie to samo. Nie wiem, może to jest ten sam gracz. Zapuścił, teraz przełączył się na drugie konto. Na to wygląda. Bo nawet tor jazdy idealnie obrany, ten sam. Strzał na blindzie w tyłek Emila, jednak się schował. Teraz mamy cięższy przypadek. Taki oj. Też nie wiem, co on robi, gdzie on się kręci w ogóle i... Ach, szkoda gadać. Tyłek Emil dogorywa. Tu chyba nie ma przestrzału. Panie Guard. Pojawia się Black Prince. Boże, jedyny, co on robi? Co robią te czołgi ciężkie? Czemu i wyjeżdżają tak bokiem? Czemu? Dlaczemu? Jak to mówił mój bratanek, jak był mały. Dlaczemu? Jeżeli wasze dzieci mówiły też dlaczemu, piszcie w komentarzach. Dzieci lub oczywiście bratanki, bratanice lub też, o, może wnuki. Środek. Na środku było paru naszych. Naszych. Paru guarda. No właśnie, widać ich coś nieaktywni. Trochę nieaktywni, trochę przeszkadzają. Jakieś boty chyba tu po prostu. Tak, boty tutaj widać, nie ruszają się. I mamy tutaj uciekającą artylerię. Jezu, jaka ta bitwa jest nudna. O matko jedyna. Jeszcze Tiger. Nie mówcie mi tylko, że Tiger będzie stał, nie chował się i nic nie będzie robił. Artyleria. Dobrze, że amunicja się kończy. Dobrze, że amunicja się kończy. Przynajmniej będzie szybszy koniec bitwy. Tiger 1. Może też na widoku stoi. Orety. Morety, kotlety. Stuer Emil. Super. Ekstra, jeszcze artyleria.
No, bez przesady, no takie nudy, aż żałuję, że tą bitwę pokazałem. No dobra, ale jak już ją nagrałem, to niech będzie. Przejdźmy do wyników. Padł. Pas pancerny. Metal Pasucciego. Bardzo fajnie. Wysoki kaliber. Top Gun. A ciekawe ile expa. 1734. Bardzo ładny wynik. Niemalże rekompensujący nudę, która wyzierała z ekranu. 3000 obrażeń. A jeszcze zobaczmy. Na dystans przejechany. 600 metrów. No proszę bardzo. Tak wspaniale. Cudownie. I wszystko zesnajpione, zakampione. No także taka to była bitwa. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.